odległość między środkami okręgów o równaniach x plus 1 do kwadratu dodać y minus 2 do kwadratu równa się 9 oraz x kwadrat plus y kwadrat równa się 10 jest równa. Musimy skorzystać ze wzoru na równanie okręgu i to by taki zapis. X minus a do kwadratu dodać y minus b do kwadratu daje nam promień do kwadratu, gdzie środek ma współrzędne właśnie a oraz b. No i promień tu jest tutaj. No i teraz zobaczmy. W przypadku pierwszego okręgu tutaj mamy minus a, a tu jest plus 1, czyli minus a równa się 1, czyli a to minus 1, czyli środek 1. Środek pierwszy, pierwszą współrzędną ma minus 1, a drugą współrzędną zobaczmy. Tutaj mamy minus b, to jest minus 2, czyli b to 2. Czyli druga współrzędna to jest 2, środek pierwszy ma współrzędne minus 1, 2. A tutaj taki zapis, zobaczmy, możemy zrobić w ten sposób. To jest x minus 0 do kwadratu dodać y minus 0 do kwadratu daje nam pierwiastek z 10 do kwadratu. Ten pierwiastek z 10 nie jest istotny, jest istotne to 0 tutaj. Zobaczmy zatem tutaj S2 będzie miało współrzędne. No mamy nasze a, minus a to minus 0, czyli a to 0. W ogóle minus 0 nie istnieje coś takiego, to jest po prostu 0. I mamy tutaj znowu minus b to 0, czyli b to też 0, czyli tutaj jest środek drugi, ma współrzędne 0, 0. I teraz odległość między środkami, jak się liczy? Liczy się ze wzoru na długość odcinka i to działa w ten sposób. Bierzemy jedną pierwszą współrzędną punktu S1, odejmujemy od niej pierwszą współrzędną punktu S2, czyli minus 1 odjąć 0, podnosimy to do kwadratu, dodać pierwsza współrzędna punktu S1, czyli 2, odjąć pierwszą współrzędną punktu S2, czyli 0 do kwadratu. Co nam wychodzi? Minus 1 do kwadratu to jest 1, 2 do kwadratu 4, pierwiastek z 5. Mamy tutaj pierwiastek z 5, to jest nasza odpowiedź A.